Moje założenia przed kupnem były następujące. Motocykl miał być maksymalnie uniwersalny, dostosowany do dalekich przejazdów z możliwością założenia kufrów. Najlepiej gdyby był napędzany jakimś pancernym silnikiem i wałem kardana. Miał być też oczywiście możliwie niezawodny. No i w cenie tak niskiej, żeby kieszeń nie odczuła, gdyby ta niezawodność jednak nie wypaliła. No to zobaczmy, co z tego wyszło. W moim garażu pojawiła się Yamaha XJ900 z końcówki roku 96. Z dodatkowymi owiewkami, dwoma kuframi i dwiema szybami do wyboru. Jedną wyższą, turystyczną i drugą seryjną. Patrząc na Yamahę, trzeba sobie powiedzieć szczerze, ten wygląd nie rozpali już żaru w sercu. Nie jest to typ motocykla, o którym się śni po nocach. Nie staniesz przy nim na parkingu, żeby podziwiać jego dynamiczne kształty, pękaty zbiornik paliwa, czy zaglądać za szybę w poszukiwaniu liczb na liczniku zaczynających się trójki z przodu. Nie uświadczysz tu kilogramów kapiącego z każdego elementu chromu, kilometrów frędzli, ani dudniącego odgłosu swobodnie oddychających wydechów, które powodują pękanie tynku na ścianach mijanych budynków. Zamiast tego mamy lekko sportową sylwetkę, w takim sensie, że nie jest to miejski golas, na którym siedzi się pionowo i bez ochrony owiewek, ale też nie ścigacz, na którym przytulasz się do baku, ale coś pomiędzy. Kanapa jest dosyć wygodna i szeroka, a sama jej długość powoduje, że również pasażer może się tu czuć całkiem komfortowo. W stylistyce niestety nie udaje się oszukać czasu i po oczach biją nas tu lata 90., zwłaszcza przy spoglądaniu na Yamahę z tyłu. Ewidentnie widać tu już upływ lat. Wygląd XJ900 można w dosyć znacznym stopniu modyfikować za pomocą rozbudowanych owiewek. Standardowo zasłaniały one tylko przestrzeń nad silnikiem, a kierowca osłaniany był dosyć niską szybą. Tą można zmienić na wspomnianą wersję turystyczną, a silnik osłonić od spodu pługiem albo dodatkowymi osłonami po bokach, tak jak ma to miejsce u mnie. Można też pójść w pewien ekstrem i zamienić motocykl w wersję policyjną, która ma dość znacznie poszerzoną czaszę, bardzo wysoką szybę i charakterystyczne kanciaste kufry skrywające w latach służby specjalistyczne policyjne wyposażenie. A teraz czas na najlepszy składnik Yamahy XJ900.